Czyli ja sięgnąłem po te gry, bo zrozumiałem, że ja nie muszę robić nic niesamowitego, żeby się spotkać z młodszymi od siebie ludźmi, ponieważ tak się złożyło, że mnie zależy na tym, żeby nadążać za tym najnowszym kręgiem kulturowym i to jest dla mnie wartościowe. Nie sięgnąłem po coś, co uważałem, że jest super cool, ale ja jestem wyjątkowy, ale warto się ze mną spotkać. Dzisiaj widzimy się z Markiem Frankowskim i będziemy rozmawiać o czymś, co najbardziej popularyzuje naukę, to znaczy o pasji. I może zacznę od tego, że nie dalej jak parę dni temu się okazało, że ta słynna obwodnica północna Krakowa, która jest budowana, no ma być zatkana i mają być tam korki. Sprawdzono to grając w Cities Skylines, czyli grę, w której można modelować miasto. Czy to jest ta popularyzacja nauki, o której myślimy, czy nie? To lepsza jest ta popularyzacja nauki, o której nam mówią często na uczelniach, że trzeba opublikować artykuł naukowy i wtedy się popularyzuje naukę. No, hasło popularyzacja nauki to może dla różnych ludzi znaczyć wiele. Ja nie jestem pewien, czy to jest popularyzacja nauki. Ja nie jestem pewien, czy zastosowanie to jest popularyzacja nauki. Wydaje mi się, że popularyzacja łączy się troszeczkę z jakąś taką reklamą, z opowiadaniem komuś o czymś, z pokazywaniem czegoś, o czym ktoś nie słyszał, a w momencie, kiedy pewne rzeczy stosujemy, no to one po prostu są nauką. Ja nie jestem pewien, czy one są nauką popularną. Przez naukę popularną chyba będziemy rozumieć to, że wśród ludu jak populus ta nauka się jakoś cieszy zainteresowaniem, czy nie wiem, czy przychylnością, to dobre słowo, dlatego że w ogóle chcielibyśmy, żeby z jednej strony, żeby nauka była popularna, ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby od tego nie zależała. Mam wrażenie, że nauka nie jest czymś, co jest przedmiotem upodobań lub demokracji, tylko po prostu jest. Merytokratyczna, nie demokratyczna, krótko mówiąc. No. Tak bym sobie życzył. No, ja też zawsze myślę o tym, że nauka to jest coś, co się raczej przydarza, dlatego lubiłem zawsze uczyć się przez gry. W Pretorians poznawałem szyk armii rzymskiej, to samo w Rome Total War. Języka angielskiego też uczyłem się z gier, nie wiem, ja tak w tym przypadku. Prawda? Tak, zupełnie. Jak najbardziej. I to jest zabawne, bo uważam za naturalne posiadanie pewnego słownictwa związanego z walką, z ekonomią i tak dalej, którego czasem ludzie, którzy nie grają w gry, nie posiadają. Mi się wydaje, że no przecież to jest oczywiste, no ale skąd ja to znam? No dlatego, że grałem w te gry. Przy czym zastanawiam się, czy się nie rozpędzamy, nie? W sensie, czy naukę języka nazywamy nauką, czy to słowo nauka. Co chcemy rozumieć przez to słowo? Dlatego, że nie jestem pewien, jak daleko gry są w stanie sięgać do tematów naukowych, ale czy gry uczą? No na pewno. Tak. I rzeczywiście moja znajomość geografii, historii i angielskiego jest bardzo silnie skorelowana z grami, w które grałem. No oczywiście, ja na geografii w szkolnej uczyłem się rozmieszczenia świń w Ameryce Północnej. Do dziś nie wiem, po co miałaby być ta wiedza. Natomiast geopolityka to jest coś, czego się nauczyłem z gier Total War. Zrozumiałem, na czym polega różnica między mapą fizyczną, gdzie rozgrywamy batalię, a mapą geopolityczną, gdzie są różnego rodzaju kontrszachty dyplomatyczne i relacje między państwami i tak dalej. Tak, rozmawiałem ostatnio z moim przyjacielem, który jest nauczycielem historii w szkole i rozmawiałem z nim o tym, no tej naszej jedynej grze, która jest lekturą, czyli o This War of Mine. No tak, słynna. No i on właśnie mówił, jak jeszcze na studiach dyskutowali przed tym, zanim to się stało, zanim to trafiło do kanonu, czy gra może być lekturą. No i oczywiście dużo nauczycieli było zdania, że absolutnie nie, bo co jak ktoś nie chce grać? No on mówi, no co jak ktoś nie chce przeczytać książki? Czytać, tak. No ale książki trzeba czytać. To znaczy, no trzeba, ale no jest to osobliwe podejście, które jest z jakichś względów mówi, że pewne media się nadają do nauki, a pewne nie. Różne się nadają, ale z jakichś względów niektóre się nam z czymś kojarzą. No ale patrz, to jest też ciekawe, bo jeżeli mówią ludzie, że należy się nauczyć języka i otwierają książkę, to wtedy mózg wchodzi w taką fazę koncentracji, że teraz muszę uczyć się języka, czyli teraz nie mogę myśleć o różowym słoniu, więc będę myślał o różowym słoniu, albo będę myślał o tym, że się muszę koncentrować, a w przypadku jak grasz w grę, to wchodzi ci ta wiedza zupełnie tak, pośrednio. Ja bym powiedział, że to jest faza takiej pozornej w ogóle koncentracji, dlatego że dokładnie tak jak mówisz, jeżeli my się nastawiamy, że się będziemy teraz uczyć, to zajęcie bardzo łatwo będzie się stawało nużące.
bardzo łatwo będzie miał jakieś negatywne, emocjonalne konotacje. I to jest w ogóle coś takiego, że może to jest trochę dygresja. Ja jestem wielkim zwolennikiem coachingowych bredni i umiejętności miękkich, tylko nie w formie bezpośredniej. To znaczy ja nie lubię uczyć umiejętności miękkich, ale uważam, że my je nabywamy przy okazji. I tak jest właśnie z tym. Czyli jakbym ja wykupił kurs języka angielskiego i oni mi powiedzieli, Tomasz, teraz będziesz grał w grę, to ja bym powiedział, ja sobie ze mnie robić. Jak wykupiłem ten kurs, absolutnie, to wy mnie macie uczyć tak twardo. Ale to nie znaczy, że to uczenie się przy okazji właśnie w grze nie jest w mojej ocenie wartościowe bardzo. I tak właśnie nie poszedłbym w życiu i nie zapłacił za kurs umiejętności miękkich. Nie lubię takich rzeczy. Natomiast uważam, że na przykład granie w gry uczy niebywale ważnych umiejętności miękkich, jak nie najważniejszych, czyli umiejętności znoszenia porażek i przyjmowania z pokorą zwycięstw. Mam wrażenie, że po prostu po tym, jak zagrałem wiele razy w gry, no przecież w jakimś jednej głupiej grze typu World of Warships zagrałem, nie wiem, 6 tysięcy gier. I teraz, jeżeli przegrałem 2,5 tysiąca i wygrałem 3,5 tysiąca, to znaczy, że ja, kiedy przyjmuję zwycięstwo albo porażkę w poważnych sprawach w życiu, ja jestem oswojony z tym uczuciem. Ja po prostu wiem już, że za chwilę odniosę jakąś porażkę albo za chwilę odniosę zwycięstwo, więc nie druzgoczą mnie porażki, ani nie napawają mnie zbytnią pychą zwycięstwa. I teraz ja uważam, że to jest cool, ale już uważam, że to, co mówię, to już zahacza trochę o taki coaching, którego nie lubię. Nie chciałbym komuś tego wciskać. Mam wrażenie, że to jest cenne, kiedy nam to przychodzi naturalnie, a nie kiedy przychodzi mędrek frankowski, on mówi teraz, nauczcie się znosić wygrane, dobrze i przegrane. To nie o to chodzi. No, mam wrażenie, że gry, tak samo jak inne media, jak książki i filmy, pozwalają nam po prostu znaleźć się w takich bezpiecznych, laboratoryjnych warunkach w niecodziennych sytuacjach. I przez to pozwalają nam się przygotowywać na różne rzeczy. A gry może o tyle lepiej, że angażują strasznie silnie, ponieważ wymagają od nas decyzji i mierzenia się z ich konsekwencjami. Tak, raz są multisensoryczne, wielobodźcowo na nas oddziałują, a dwa właśnie, jest to wrażenie imersji, zanurzenia w innym świecie. To jest bardzo często coś, o czym rozmawiam ze studentami, że to nie jest przypadek, że tak dużo gier albo przynosi nas w realia historyczne, do których już nie mamy dostępu, albo fantastyczne, do których nigdy nie będziemy mieć dostępu. I nawet jeżeli są to realia, powiedzmy, znane nam tu i teraz, to i tak jest to właśnie taki rodzaj laboratorium, w którym możemy sobie przetestować, no co by było, gdybyśmy na przykład mogli roleplayować jako ktoś, wcielać się w jakąś rolę, której nie jesteśmy w stanie mieć w życiu. Tak, pamiętam, jak o RPG-u dyskutowałem z moim przyjacielem, i no, próbowałem go zachęcić do mojego RPG-a, a ja mam taki styl, żeby to był taki trud, znój, wybory moralne, trudne sytuacje, że to jest interesujące dla mnie. No i on mówi, że on się na to nie pisze. No ja tak, no, że dlaczego mi się to wydaje interesujące? I on powiedział bardzo smutną rzecz, że on ma ciężkie, smutne życie i on chce realizować w grze power fantasy, dlatego że to jest coś, czego nie doświadcza na co dzień. To było smutne, ale bardzo dojrzałe wyznanie, które no, dla mnie było przekonujące, no bo po to mamy tę grę, żeby robić coś innego niż to, co mamy na co dzień, żeby móc eksplorować jakiś świat, coś poznać, czegoś doświadczyć, czego nie doświadczamy na co dzień. Jaki jest sens spotykać tam coś, co spotykamy cały czas na co dzień? No i ktoś mógłby powiedzieć, że to samo jest, nie wiem, w historycznych książkach chociażby, pisanych z dużą barierą językową, ale prawda jest właśnie taka, że przez to, że jest tam duża bariera językowa, trzeba bardzo dużo powiedzieć człowiekowi, dlaczego to jest wybitne, dlaczego to jest ważne. I to jest trochę tak z tym coachingiem, że mówimy, dlaczego to jest ważne i wybitne, w związku z tym ludzie się skupiają na tym, że to jest ważne i wybitne, a nie doświadczają tego, że to jest naprawdę piękne. Ja pamiętam ze swoich studiów polonistycznych akurat, jak miałem takie momenty, że przestałem skupiać się na tym, że to była lektura i odkrywałem jakiś starość kompletnie, gdy zaczynałem czytać. I ja się też przenosiłem do innego świata. To było niesamowite. Tak, to znaczy w ogóle w różnych mediach strasznie interesujące jest to, szczególnie w książkach, dlatego że książki częściej niż inne media ilościowo są przekazem od ludzi, którzy nie żyją. I to jest niesamowite, że my możemy ten przekaz od nich otrzymać, podczas kiedy inaczej by to nie było możliwe. Możemy obcować z myślą, która należy do kogoś, kto już nie żyje, on nam ją może przekazać. I nawet jeżeli ta myśl jest głupia, nawet jeżeli jest słabo napisana, to
To jest jakieś magiczne, to jest niesamowite. Mhm. Może dlatego, że ja jestem ateistą i materialistą, widzę magię i cuda w tym, co ludzie potrafią tworzyć. To jest dla mnie fascynujące i ja dlatego czasem lubię przeczytać czy obejrzeć coś, co no nie jest fajne. Nie tak dawno oglądaliśmy ze znajomymi stary, niemy film pod tytułem Wdowa po pastorze. No ten film jest oczywiście katastrofalny, się absolutnie do niczego nie nadaje. I ja mam wrażenie, że i ja, i oni jednak czerpaliśmy przyjemność z zobaczenia czegoś, czego teraz się już nie zobaczy. Z zobaczenia, jak ci ludzie kiedyś coś postrzegali, co dla nich było zabawne, co dla nich było straszne. Tam jest taka scena, gdzie to jest film o tym, że bohater, żeby objąć parafię protestancką w kraju skandynawskim, musi się tam z Radą Miasta dogadać i musi poślubić żonę zmarłego, poprzedniego pastora. No i ona jest okropna, on się chce jej pozbyć i między innymi przebiera się za szatana, żeby ją przestraszyć. Ten cosplay szatana, który występuje w tym filmie, to jest po prostu coś, co z jednej strony tak jakoś strasznie nawiązuje do tego, co my mamy teraz, bo ktoś się naprawdę no, przebrał za diaboła. Z drugiej strony, no jest to niesamowite, ale dla mnie są silne bodźce emocjonalne zmierzyć się z tym, co kiedyś myśleli ludzie. Mhm. I za każdym razem mnie uderza, jakie to jest jednocześnie pełne elementów, które w ogóle się nie zmieniły. Tacy sami ludzie jak my. A z drugiej strony pełne elementów, które są tak abstrakcyjne, że ciężko jest sobie wyobrazić, jak ci ludzie funkcjonowali. No pewnie, weźmy karnawał średniowieczny i weźmy to, o czym mówisz, czy cosplay, przebieranie się za postaci, dopowiem na wszelki wypadek, z kultury popularnej, fantastycznych światów. To jest to samo. Tylko ludzie, zwiększyła nam się pula światów, w których możemy bywać i to imaginarium ludzi średniowiecza znacząco się powiększyło, ale zjawisko jest to samo. Ludzie dalej w ten sposób roleplayują, wcielają się w rolę. Zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że w życiu codziennym spotykamy się z ludźmi, którzy starają się podbudować i dobudować sobie pewnej klasy i te klasy sobie dobudowują, twierdząc, że są klasyczni. Natomiast wydaje mi się, że to jest przerażająca ignorancja. To znaczy ludzie starają się być bardzo poważni, mówić, że pewne rozrywki nie przystoją, są infantylne i tak dalej. Trzeba słuchać na przykład muzyki i stylu i literatury dawnych mistrzów, podczas kiedy ci dawni mistrzowie byliby bardziej wyluzowani niż ci, którzy dzisiaj starają się embrace'ować to i starają się mówić, że oni są tacy, nie tacy, jak to dzisiaj te przyziemne rozrywki, ale właśnie przebieranie się, czy gry w odgrywanie ról, czy w ogóle gry są rozrywkami starymi jak świat i rozrywkami, ja to przy okazji rozmów o LARPach, które się ostatnio pojawiają na uczelni, powtarzam, że na przykład LARPy są rozrywką najnaturalniejszą. Mhm. Dzieci się bawią w odgrywanie ról. My się bawimy w te rzeczy, a potem ci dorośli ludzie zaczynają przyjmować jakieś normy i mówią, że są jakieś normy, pewne rzeczy przystoją, pewne rzeczy nie przystoją. I ja nie wiem, skąd się wzięły te normy. Nie, bo pewne normy mamy. One są. Możemy dyskutować, czy one są dobre, czy niedobre, ale pewne są kompletnie wymyślone. I fajnie by było troszeczkę to odkłamywać. Przy czym pytanie, czy to, co my teraz mówimy, nie jest skierowane do grupy odbiorców, która nie zrozumie, co my mówimy, bo dla tej grupy odbiorców to granie na przykład jest naturalne. Mhm. Ale mam wrażenie, że ludzi na świecie jest dużo i jedne rzeczy dla nich są naturalne, a drugie nie. Znaczy nie, no, mam wrażenie, że gry wideo nie, wciąż przynajmniej w Polsce, nie mają takiego statusu jak inne media. Dalej myśli się o nich przede wszystkim jako rozrywce. Zresztą LARPy i RPGi do tego samego worka bym wrzucił, a nie o rozgrywce, tak? Cały czas myślimy, że to jest tylko ten entertainment, a nie, że to jest na przykład edutainment, połączenie edukacji i rozrywki. I to, co powiedziałeś, to mnie bardzo uderzyło o tym, że my to robimy od samego początku. Michelle Ruth Bernstein, psycholożka kognitywna, mówi, że mamy coś takiego jak światogra, wordplay, w fazie dzieciństwa. Ja miałem tak, że zawsze jak robiłem Lego, to tworzyłem sobie świat. To zawsze miałem w głowie jakąś narrację. Ja sobie to strasznie późno uświadomiłem. Ale dzisiaj, by komuś powiedział, ktoś, nie wiem, że stary byk bawi się klockami Lego, no to właśnie byłoby takie podejście. Bawi się klockami Lego, traci czas, marnuje, to jest rozrywka. Zająłbyś się czymś, napisałbyś grant, artykuł naukowy. Tak, to znaczy teraz klocki Lego akurat teraz się pojawiają dla dorosłych, ale rzeczywiście
No tak, bo ten dorosły ma prawo do zmarnowania czasu, bo już na to zarobił, bo się uczył całe życie, bo pracował całe życie. Zarobił na to w takim sensie moralnym, że teraz możemy mu dać prawo do zabawy. Natomiast zarówno zabawa ma ważną rolę psychologiczną w tym, żebyśmy mieli siłę do ciężkiej pracy, jak i ja mam takie, może czasem niezdrowe, może chorobliwie ambitne podejście, ale lubię czuć, że ta zabawa mnie rozwija. I czuję to. Ja czuję, że grając, ja coś poznaję, widzę coś. Uwielbiam nowe gry planszowe. Śmieje się ze mnie mój kolega, mówi, może byś w końcu kupował, bo on kupuje Kickstartery po 1500 złotych, a ja zagrałem raz, mówię, dzięki, dawaj następną, bo dla mnie jest strasznie interesujące poznać, co się komuś podobało. I teraz ta gra jest beznadziejna, a ja się świetnie bawię, że ona jest beznadziejna, bo jest dla mnie strasznie interesujące poznać, co ktoś zobaczył i zobaczyć, to jest interesujące, dlaczego ktoś stworzył coś, co ja uznaję za naprawdę denne. Ale no mam wrażenie, że się rozwijam i mam wrażenie, że sekret polega tylko na tym, że ja sobie pozwalam na to. Że ja pozwalam sobie dostrzec, że ja się rozwijam i że to, co dla kogoś jest marnowaniem czasu, dla mnie jest rozwojem, chociaż robimy dokładnie to samo. Ale absolutnie też mi się wydaje, że tak, nie wiem, powiedzmy 30-40 lat temu standardową rozmową w kulturalnym środowisku była rozmowa, nie wiem, powiedzmy o literaturze, teatrze i tak dalej. Dzisiaj jest tak, że jak ja nie obejrzę na bieżąco animek, albo nie będę czytał manga, albo nie będę czytał komiksów, albo nie będę czytał fantastyki, albo nie będę grał w gry wideo, albo nie będę jeździł na konwenty, to ja coś tracę, zauważam. To oczywiście zależy od grona, w jakim się poruszamy, ale prawda jest też taka, że na uczelniach technicznych jest bardzo dużo fanów fantastyki i kultury popularnej, to jest znaczące, nawiasem mówiąc. Tak. No nie, no bo... No tak, no po prostu czasem mamy pewne rzeczy, które nazywamy opiniami, a one są faktami. Znaczy jest korelacja. Opinią jest, co to znaczy, ale to, że istnieje korelacja pomiędzy wykształceniem a uznaniem dla jakiegoś nurtu albo jakimś poparciem politycznym, taki fakt jest. Teraz, czy ktoś uważa, że w związku z tym wszyscy wykształceni ludzie są mądrzy albo wszyscy wykształceni ludzie są głupi, już będzie przedmiotem opinii. Natomiast rzeczywiście coś jest wśród ludzi wykształconych, no ale wracam do tego, co powiedziałem, że ja strasznie czuję, jak mam bańkę. Ja mam wrażenie, że z upływem czasu czuję to coraz bardziej. Ja mam bańkę znajomych i ja potem mówię, bo ludzie coś tam, ale ja czuję, że ci ludzie to są ludzie w moim wieku, w dużym mieście, tak. Zamożni, wykształceni, o jeszcze jakimś kolorze skóry i tak dalej. I ja mówię, że wszyscy ludzie coś tam. Więc nie wiem, ale w gronie tych ludzi rzeczywiście mam wrażenie, że ci ludzie uważają, że byłoby ze stratą nie nadążać za rozwojem kultury. I tak jak powiedziałem, że cenne jest doświadczanie w grach porażek i zwycięstw, tak samo cenne jest nadążanie za rozwojem kultury. Czuję, że ja konkretnie, ja mam 33 lata, czuję, że ja konkretnie jestem w wieku, w którym jestem na granicy, gdzie rozpęd pewien tego, co miałem z edukacji szkolnej, się skończył. I teraz albo ja sam będę dbał o swój rozwój, albo w końcu znajdę się w pewnym miejscu, w którym znajdują się starsi ludzie, których czasem mamy tendencję oceniać, jak to jest. Oni też kiedyś chcieli się rozwijać, a teraz stali się strasznie konserwatywni i nie chcą dopuścić nowych trendów kulturowych. Nie chcą grać, na przykład. Dlaczego? Przecież oni nowinki, kiedy byli młodzi, przyjmowali. Kiedy to się stało? To się nie stało z dnia na dzień. I ja sobie mówię, uważajmy, żebym któregoś dnia ja nie patrzył się na nowe trendy i nie tracił czegoś dla siebie i nie był nieznośny dla innych. Zwłaszcza, że naprawdę można dużo stracić. Dosłownie 2-3 dni temu była obrona doktorska Damiana Gałuszki, który pokazywał w badaniach socjologicznych, że jest bardzo pozytywny, psychologiczny wpływ gier wideo właśnie na osoby starsze, które się czują na przykład samotne. I to już nawet nie wspominamy o tych badaniach, które były prowadzone, że gry RPG opóźniają rozwój Alzheimera i tak dalej, bo rozwijają środki pamięciowe. Zostawmy. Ważna jest też ta psychologiczna strona. No i właśnie, jak się przebić? Byśmy trochę weszli w takie tryby popularyzatora właśnie. Jak się przebić do ludzi, którzy nie widzą w grach wideo czegoś więcej niż tylko rozrywki? Właśnie jak przebić tę bańkę? Jakie masz techniki? To jest trudne, no. Dlatego że... Dlatego, o czym co już mówi... Dlatego...
To jest trudne ze względu na to, co już mówiliśmy. To znaczy, że z jednej strony chcielibyśmy po prostu pokazać, że to jest. Mhm. Zobacz, to jest po prostu fajne. Po prostu to rób. Z drugiej strony chcielibyśmy wytłumaczyć. Chcielibyśmy opowiedzieć o tych zaletach. Chcielibyśmy przyłożyć do tego teorię. Chcielibyśmy rozłożyć to na czynniki pierwsze, przeanalizować i zracjonalizować. Ale jak to zaczynamy robić? To zaczynamy robić jakiś wykład. Zaczynamy kogoś do czegoś przekonywać. A czy to o to chodzi? Czy to o to chodzi, żeby komuś, kiedy bierzemy wartościowe dzieło, jakieś dzieło związane ze sztuką i ta sztuka ma różne przejawy i elementy tej sztuki znajdują się w różnych formach, w tym w grach. I czy na pewno chodzi o to, żeby kogoś spróbować przekonać, że to jest wartościowe dzieło sztuki? Czy to nie jest coś takiego, że my byśmy chcieli, żeby była jakaś, może powiem, jakąś filozoficzną herezję, ale immanentna wartość w tym i żeby to było wartościowe, bo jest. A nie, żeby zaczynać z kimś dyskutować, gdzie są te wartości, z czego one wynikają, czy w co musimy wierzyć, żeby się zgodzić na te wartości. Mhm. Ja bym wolał, żeby ktoś doświadczył czegoś i powiedział, tu jest wartość dla mnie. No, hashtag postmodernizm, ale trochę bym tak powiedział, no, że tak bym chciał. No, czyli jaki bym zaproponował przepis? Zaproponowałbym, żeby próbować to po prostu dawać tym ludziom. No, próbować im to dawać do ręki. Próbowałbym odkłamywać, że jest wysoki próg wejścia. Próbowałbym mówić, jakie to jest różnorodne. I że każdy znajdzie tam jakiś element dla siebie, bo to jest tak różnorodne. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że gry są bardziej różnorodne, albo przynajmniej tak samo różnorodne, jak na przykład książki. Oj, absolutnie. Dlatego, że merytorycznie są tak samo różnorodne, a jeszcze formalnie są bardziej różnorodne. Tak. No i jeszcze technika bardzo pomaga w tym sensie, czy technologia konkretniej, bo jak zawsze lubię studentom pokazywać, jak gramy razem w Bioshocka Infinite pierwszą godzinę, tam się pojawia w jednej grze kilkanaście mediów. Jest teatr uliczny, jest książka, którą można przeczytać albo odsłuchać, jest kinetoskop, który odtwarza film miemy, swoją drogą, czarno-biały. Jest jeszcze jeden rodzaj teatru ulicznego, jest w którymś momencie wchodzą ludzie i zaczynają śpiewać musical. I to wszystko jest w grze wideo. Znaczy nie zagramy w grę w książce, nie obejrzymy w książce filmu, a w grze jesteśmy w stanie przeczytać książkę. I gość, który robił książki do Skyrimu, to był jeden człowiek, nawiasem mówiąc, Bethesdy, no stworzył jakieś tam ponad 100 stron mniej więcej tekstu. To są wszystkie te książki, które można tam znaleźć. Tak, skopiowałem i sprawdziłem. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ale to jest fascynujące w tym sensie. I od razu podpytam cię, czy to nie był powód, dla którego zacząłeś streamować, bo u mnie trochę tak, chciałem się dzielić radością z gier, chciałem się dzielić też wszystkimi emocjami, żeby nie było, nie tylko emocjami pozytywnymi, ale także emocjami negatywnymi, przy okazji też coś poopowiadać o nich, ale być też ze społecznością, bo trochę tęsknię za tymi czasami, kiedy się szło do kumpla i grało się człowiek w człowiek. U mnie to był zdecydowanie ten aspekt społeczny. On deklasował wszystko inne. Chodziło o to, że wskutek splotu wydarzeń, ludzie, którzy mnie znają albo coś słyszeli, wiedzą, ja zdziwiłem się, dlaczego studenci konkretnie się tak interesują naprawdę głupotkami. Nie mogłem tego zrozumieć. Wtedy akurat były wydarzenia polityczne pod tytułem Czarny Protest. I słyszałem w radio rozmowę, gdzie przedstawicielka tego powiedziała: panie redaktorze, ja jestem za stara, uczestnik by to panu lepiej wytłumaczył. I ponieważ ja byłem na tym Czarnym Proteście, to ja widziałem tam transparenty, które były memami po prostu. Mhm. Które były wulgarne, które były odniesieniami do popkultury. Które były za Among Us. I ja sobie zacząłem to jakoś składać. Ta pani wtedy powiedziała w wywiadzie, że dla ludzi młodych klasa polityczna, niektórzy przedstawiciele klasy politycznej są tak oderwani od ich rzeczywistości, że oni nie są dla nich przedstawicielem jakiegoś światopoglądu, tylko memem. Oni są dla nich jakimś żartem, bo są tak oderwani od ich kręgu kulturowego. I wtedy pomyślałem, może dlatego pewnym zabawnym wydarzeniem w moim życiu zainteresowali się studenci, że sposób, w który przedstawiłem, że to wydarzenie dotyka ich kręgu kulturowego, że oni zobaczyli w tym, że ja jestem z ich kręgu kulturowego. I ja mam wrażenie, że kiedy mówimy, że młodzi ludzie pogardzają autorytetami, to mówimy
że to ludzie, którzy to mówią, myślą, że to jest coś negatywnego, to jest coś pozytywnego. Oni pogardzają autorytetami, bo jest kryzys tych autorytetów. Bo te autorytety nie są z ich kręgu kulturowego. Bo te autorytety używają języka, który ci młodzi ludzie nie rozumieją. Czyli ja sięgnąłem po te gry, bo zrozumiałem, że ja nie muszę robić nic niesamowitego, żeby się spotkać z młodszymi od siebie ludźmi. Ponieważ tak się złożyło, że mnie zależy na tym, żeby nadążać za tym najnowszym kręgiem kulturowym i to jest dla mnie wartościowe. Nie sięgnąłem po coś, co uważałem, że jest super cool, ale ja jestem wyjątkowy, ale warto się ze mną spotkać. Być może reprezentuję jakieś wartości poprzez wykształcenie i doświadczenie życiowe. Być może tak. Ale ta naczelna wartość jest w dostrzeżeniu tego, jak smutne jest to, że wyjątkową wartością wśród ludzi wykształconych, takich jak na uczelni wykładowców, jest do tego umieć się odnieść do tego kręgu kulturowego młodych ludzi. Znaczy, to jest fundamentalnie istotne, bo nie będzie tego dialogu i nie będzie porozumienia, jeżeli zaczniemy używać sztucznie języka po to, żeby się przypodobać, to niektórzy wykładowcy robią to, jest koszmarne studentom i nie będzie tego porozumienia, jeżeli właśnie będziemy tworzyć kolejną barierę kulturową i też nie oszukujmy się finansowo, ponieważ gry wideo w dalszym ciągu są jednym z najbardziej dostępnych w sensie finansowo mediów, bo telefony, bo nie wiem, jakieś pomniejsze urządzenia, nie mówię od razu o setupach PC-towych, to wiadomo, ale na pewno jest to tańsze niż wypad do, nie wiem, na festiwal teatralny i tak dalej. A jednak jak jest ta inauguracja Roku Akademickiego, mówi się o ofercie kulturalnej Krakowa, mówi się o tym, że tutaj są opery, tutaj są teatry, a zapomina się o tym, że my ofertę kulturalną już mamy. Tak, ale bariera finansowa w dużym mieście, w naszym kraju i tak dalej, być może jest do pokonania. Mam wrażenie, że dużo większą barierą dla ludzi może być taka bariera emocjonalna. Mhm. Na ten festiwal trzeba wyjść, ja się na tym nie znam, tam trzeba iść, tam jest milion obcych ludzi, którzy są, nie wiem, jacyś lepiej wykształceni ode mnie, lepiej się na tym znają, to nie dla mnie. Mnie się wydaje, że dużo ludzi jest krytycznych wobec siebie, to jest smutne, tak, bo krytycznych w ten niedobry sposób. Mhm. Nie w ten, który potrzebujemy, bo potrzebujemy introspekcji, potrzebujemy stawać się lepszymi cały czas, ale mam wrażenie, że te gry to jest coś, po co możemy tak bardzo bezpiecznie sięgnąć. W tej bezpiecznej naszej strefie komfortu domowego możemy sięgnąć i zrobić pierwszy krok, żeby spotkać się z innymi i znaleźć innych. Internet jest niebezpieczny. Internet w niebezpieczny sposób pozwala ekstremistom odnajdywać ludzi o zbliżonych, niebezpiecznych poglądach. No tak, ale pozwala też ludziom, którzy czują się osamotnieni, zobaczyć, że są ludzie, których interesuje to samo, co ich. No i między innymi te gry to umożliwiają. Ja miałem takie doświadczenie dosłownie z grami Dark Souls, od których się trzymałem bardzo, bardzo, bardzo z daleka, ponieważ ja nie znoszę gier kompetytywnych, ale przełamałem się w którymś momencie i tak, napotkałem część osób, która mówiła po prostu, że lamię, ale była też bardzo duża grupa ludzi, którzy zaczęli być moimi przewodnikami autentycznie i pomagali, pokazywali, jak należy przezwyciężać te trudności, że nie należy się poddawać. Mi zależało na tym, żebym ja dalej grał. Ja czegoś takiego nie spotkałem nigdy w obszarze tradycyjnej kultury. Może natrafiałem na złych ludzi też, ale to było niezwykłe. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie to nie jest cecha gier. Dla mnie to jest cecha ludzi i dla mnie po prostu gry są jakimś narzędziem spotkania z ludźmi. Teraz to narzędzie właśnie może być dla kogoś łatwiejsze, dla kogoś trudniejsze. Tak. Ono nie jest uniwersalnie jakieś lepsze czy gorsze. Po prostu dobrze, że jest. Dobrze, że jest kolejna metoda. Natomiast warto się spotykać z ludźmi, przy czym jak śpiewał Młynarski, no to jest tak, że ci ludzie napsują krwi, ale w sumie z ludźmi fajnymi. I tak do nich gnam, chociaż raz to będzie trudne, a raz łatwe. Raz ci ludzie pomogą, a raz przeszkodzą. Ale trudno. Nie ma innej metody dla człowieka. Dla człowieka nie ma innej metody, musimy iść do ludzi. Ja zachęcam, żeby to robić za pomocą gier. Bo wtedy idziemy i do ludzi, i do siebie. W grach mamy dużo miejsca na to, żeby siebie poznawać przez to, że mamy te decyzje. Więc poznajemy innych, patrzymy, jakie oni podejmują decyzje, jakie my podejmujemy decyzje. No jeżeli czytam książkę, nie idę do ludzi i nie podejmuję decyzji,
poznaje tylko jednego drugiego człowieka i to jest strasznie cenne i wspaniałe. Jeżeli potem porozmawiam z innymi ludźmi, to wyjdę do ludzi. Więc to są różne formy, które dają nam różne rzeczy. Najlepiej by było, żebyśmy korzystali z wszystkich. Ja pamiętam taką sytuację z Genshin Impact, gdzie studenci mnie namówili, żebym grał, bo ja od gacha gamingu też się trzymałem z daleka. No ale właśnie, zła społeczność, chcieli, żebym z nimi grał, no więc co miałem zrobić? No zacząłem z nimi grać oczywiście, ale pamiętam taką magiczną chwilę z tego Genshina, jak jedna ze studentek chciała się umówić na dyżur w sesji zerowej i zdać przedmiot. No i w którymś momencie powiedziała, ale w zasadzie, no przecież możemy to zrobić tutaj, tak? No czy mogę zacząć mówić? No tak. I zaczęła przez pół godziny odpowiadać na egzaminie, śpiewająco absolutnie. To było moje najpiękniejsze 30 minut życia akademickiego, jakie pamiętam, bo uświadomiłem sobie, jak my niewiele potrzebujemy. To znaczy nie potrzebujemy nawet instytucji, nie potrzebujemy nawet pokoju, do którego ktoś przyjdzie zestresowany, żeby zdać egzamin. Po prostu mamy przestrzeń wirtualną, w której się możemy spotkać, tylko, która nie jest metaversum, nawiasem mówiąc. To jest po prostu znowuż. Różni ludzie, różne potrzeby i hashtag postmodernizm. Dla jednego to będzie super. Dla mnie strasznym zderzeniem było koniec obostrzeń pandemicznych z, że tak powiem, moimi ludźmi, którzy prowadzą laboratoria do moich wykładów. I kiedy oni prawie wszyscy jak jeden mąż powiedzieli, my chcemy mieć zajęcia hybrydowo, napisz do dziekana, my chcemy prowadzić zajęcia zdalnie, a ja powiedziałem rany boskie, ja nie chcę. Ja chcę prowadzić wykłady twarzą w twarz, ja chcę widzieć twarze ludzi, ja chcę wiedzieć, czy powiedziałem suchar, czy nie i czy ludzie się zaśmiali, czy nie. Mnie się nie podobają te zajęcia zdalne. I no, mamy różnych ludzi, którzy mają no, różne środki wyrazu. Moją metodą dydaktyczną w ogóle jako organizowanie zespołu jest akceptować to, co chcą prowadzący laboratoria. Czyli przychodzi prowadzący laboratoria, on mówi, ja chcę zrobić coś trochę inaczej niż ty. I w mojej ocenie to jest gorzej. No, no bo przecież wiadomo, że tak jak ja robię, to najlepiej, nie? No, wiadomo, ja mówię okej, dlatego, że jeżeli ty zrobisz coś z użyciem medium, które tobie najlepiej leży, to będzie lepiej niż jak ty to zrobisz moją metodą. Dlatego, że moja metoda jest najlepsza dla mnie. Mnie się tak najlepiej prowadzi zajęcia. I wtedy jest skutecznie. Ale zmuszać kogoś do innej metody nie będzie skutecznie. Najważniejsze jest to, żeby nie zmuszać. A jakbyś miał sprzedać gry wideo, czy w ogóle przestrzeń wirtualną, jako właśnie dobrą metodę do właśnie zarządzania projektami, organizowania się i tak dalej. Co dla ciebie było takie najlepsze, co moglibyśmy przenieść jeden do jeden? Nie tylko do uczelni, do szkół także, czy do warsztatów, szkoleń. Co może być dobrego w tej formie kontaktu, jak myślisz? Kurczę. No tak naprawdę chyba czyste te technikalia organizacyjne. Dlatego, że międzyludzko, tak jak mówię, to będzie bardzo indywidualistyczne, czy indywidualne, to będzie dla każdego i bardzo będzie zależało od materii merytorycznej i od wielu rzeczy. Mam wrażenie, że ta strona techniczna, spotykamy się na zajęcia strasznie rzadko. Raz na tydzień. Tego kontaktu jest mało. Ten kontakt jest w konkretnych godzinach. Ktoś nie mógł. Zaczyna się mailowanie, czeka na odpowiedzi i tak dalej. Mam wrażenie, że pewna dostępność, czyli to, co powiedziałeś, a czy nie możemy tego zrobić teraz? Teraz, kiedy ja się nie stresuję, teraz, kiedy mam ochotę. Więc pod warunkiem, że ktoś nie ma takiego podziału, że teraz przyszedłem na uczelnię rozwiązać pewne rzeczy, które są dla mnie stresem, a przestrzeń związana z internetem jest dla mnie zabawą i jeżeli ktoś umie tylko zachować taką higienę tego, że mu się nie pomiesza zabawa z obowiązkiem, no to ta strona techniczna dla mnie będzie największym ułatwieniem po prostu. Plus jeszcze jeden rodzaj higieny, to znaczy jeżeli mamy jedną przestrzeń, w której śpimy, odpoczywamy, pracujemy, sprzątamy, to zaczyna się, zwłaszcza w wydłużonej przestrzeni czasowej, zaczyna się to wszystko zaburzać. I ja to też odczułem po sobie w którymś momencie i nauczyłem się, że to wydzielanie przestrzeni sobie nawet w ograniczonym miejscu pod względem przestrzennym, pod względem kumatury, jest absolutnie istotne. Jest bardzo ważne. Ja się zdziwiłem, rozpoczynając prowadzenie przedsiębiorstwa, ponieważ okazało się, że potrzebne są grupy z pracownikami na Messengerze. Ja stwierdziłem, jak to jest możliwe, że będę miał pracę na Facebooku, będę dostał powiadomienie i nie będę wiedział, czy jest z pracy, czy zawsze powiadomienie z Messengera to była zabawa, zawsze. Co to będzie? Okazało się,
że jest okej. Okay. Okazało się, że nie mam z tym problemu. Niemniej trzeba bardzo uważać. Musimy bardzo być świadomi siebie i uważać, kiedy te rzeczy zaczynają się nam mieszać i przeplatać. Żeby dbać o higienę, żeby dbać o to, że musimy mieć takie obszary, kiedy nic na nas nie czyha. Bo nam nawet na krótką metę się może wydawać, że to nie szkodzi, a na dłuższą metę, sam się o tym przekonałem, że na dłuższą metę, jeżeli jesteśmy przebodźcowani, albo nawet nie przebodźcowani, tylko te bodźce mogą się pojawić w każdej chwili, to może się okazać, że to jest za dużo. Mhm. Chyba najczęstszym pytaniem, jakie dostaję, to to, że jakim cudem łączę pracę wykładowcy z streamingiem, z graniem w gry, z robieniem filmów, i zawsze mnie dziwi to pytanie, bo dla mnie tu nie ma różnicy między jednym i drugim. Jedno i drugie jest pracą z ludźmi. I twoje najdziwniejsze doświadczenie z tym związane, pewnie też miałeś tego rodzaju pytania, albo inne. Czy dostrzegasz też taką płynną przestrzeń w swoim życiu zawodowym i w rozrywce, która łączy wszystko to, czym się zajmujesz, czy właśnie masz wydzielone obszary działania? Myślę, że tak. Ludzie czasem zadają takie pytanie, jak to jest, że ja mam przedsiębiorstwo związane z gastronomią, jak jestem fizykiem, teoretykiem. Ale ja zawodowo myślę. Ja zawodowo pracuję z ludźmi. Trzeba prowadzić projekt, trzeba napisać projekt, trzeba rozwiązywać problemy, trzeba się dogadywać z ludźmi. I co trzeba zrobić, żeby robić tą fizykę? Trzeba myśleć, trzeba sobie radzić i też trzeba godzić ze sobą ludzi. Ten, kto jest pierwszym autorem publikacji, musi zestawić tych ludzi. Ty musisz zrobić to, musimy się razem spotkać, musimy razem pracować, a tamten zawalił, bo czegoś nie zrobił na czas. I to jest to samo. Tam najmniej potrzebne w tej gastronomii to jest to, żebym ja akurat umiał dokładnie dobrze coś przyprawić. Więc wydaje mi się, że no to jest umiejętność dostrzeżenia tych cech wspólnych, dostrzeżenia, że to znowu są coachingowe brednie, ale dostrzeżenia tego, że najważniejsze jest to, żeby ludzie się dogadywali. Że to jest najważniejsze, ale zarazem najtrudniejsze i najbardziej lekceważone. Bo ktoś uważa, że ja wiem, jak dobrze coś zrobić merytorycznie, drugi powinien dobrze zrobić merytorycznie. A mam wrażenie, że jeżeli kuleje łączenie tego, co ludzie ze sobą robią, to finalny efekt będzie gorszy, niż jeżeli ludzie będą świetnie umieć łączyć, a będą mieli problemy merytoryczne. To łatwiej będzie te problemy merytoryczne jakoś przeskoczyć. Wiesz, mam wrażenie, że ludzie po prostu się często blokują, że idą w jakąś ścieżkę, powiedzmy jest to fizyka teoretyczna, w związku z powyższym nie będą robić nic innego, będą się tylko tego uczyć i w którymś momencie przychodzi 30, 40 i dziwią się, że są wypaleni zawodowo. Tak, zdecydowanie tak. No o tym już mówiliśmy dzisiaj, że ten okres 30, 40, on się przesuwa, to jest zadziwiające. Ja mam wrażenie, że te różne nazwy typu boomer, zoomer, różne pokolenia, to są nazwy, które się tyczą stanu umysłu, a nie wieku, zdecydowanie. I ja mam wrażenie, że to się zadziwiająco przesuwa. Bardzo młodzi ludzie mają kryzys wieku średniego. Bardzo młodzi ludzie czują, że nie rozumieją młodszych od siebie. No i to jest właśnie to, czy my sobie umiemy z tym poradzić, czy my umiemy cały czas odkrywać siebie i odkrywać kulturę, rozumieć, że nieżywi już ludzie byli może dużo bardziej młodzieżowi niż my teraz i jakoś umieć z tego czerpać, zamiast stwierdzać, że oto się rozwinąłem, oto jestem, kim jestem, to, co było w przeszłości, określa mnie i oto już muszę być tym zawsze. I jeżeli społeczeństwo naokoło się zmieniło, no to przepadłem. No prawda jest taka, że no, ja bym był za tym, żeby się rozwijać całe życie. No. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Dzięki ci serdeczne za rozmowę. Dziękuję bardzo.